Z Pętli Kurczewska to Daszyńskiego zostawiamy. Teraz na nas kolej, bo to co któryś to jedzie, proszę Państwa. Osiedle Kurczewska. Także proszę Państwa, dokumentacja dzisiaj od poniedziałku, bo nie lubię poniedziałku, żeby nikt nic nie gadał. Dokumentacja naszego radia Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby. Przyjrzyj się tutaj w tej tablicy. Praga, że z Pragi północ przez Szwedzką i Marki odjeżdżamy do Anglo-Ameryki, Białystok. Tam dopiero czyste powietrze, tam dopiero prawdziwe mleko. A tutaj na peryferiach Warszawy dobudowali też domków tysiące. No i oczywiście, że tam kobieta idzie, w okienku widzimy na czarno ubrana, czarne okulary. To tam daleko, daleko są sądy na Kocjana, ulica Kocjana, może parę przystanków i są, proszę Państwa, Kocjana. Sądy, bo wiecie Państwo, cały system lichwiarski i oszukańczy nabudował sądów po to, żeby ludzi sądzić. Ale wtedy, kiedy nasz kanał El Mercedes zwracał uwagę edukacyjnie, że znaczy zwracał uwagę, mówił po prostu komentarze Radia Tok FM, Conchita Barbie Baby Langstrumek, że Polska to kraj, jakby kraj trzeciego świata, jak na Kubie, proszę Państwa, kraj więzienniczy. No i teraz tak połapać ludzi, wiecie Państwo, na tych różnych, na pożyczki, na cokolwiek i proszę Państwa, i powalić to wszystko, bo to każdy by chciał. Także tu się buduje, bo tu zawsze były pola. Tu były pola, proszę Państwa. Ja mieszkałam na Grzelszczaka po drugiej stronie. Tu były pola, a teraz tu się buduje, proszę Państwa. Same budowy są. Budowy wszędzie, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Jaka to jest ulica przystanek? Schobera. Także może Państwo, ponieważ ja kiedyś mieszkałem, teraz rzadziej tu jeszcze, ale czasem właśnie, żeby na Browarną do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego dojechać. Muszę jechać na pętlę, ja nie mam zamiaru stać na przystankach, wsiąść w taki autobus, który jedzie na Browarną, a nie na Rondo Daszyńskiego, bo co mi to da? Potem czekać, gdy się wysiada, że Rondo Daszyńskiego i co sekunda, proszę Państwa, mobbing jest. Ostatni przystanek Rondo Daszyńskiego. Ostatni przystanek Rondo Daszyńskiego. I to jest, proszę Państwa, męczenie ludzi. To jest ich zadręczanie, że jak ja jadę na przykład 105 i też mam kartę miejską, mam na 3 miesiące, mogę wsiąść tam, gdzie chcę i do metra, metro. No to jeżeli mi dziad będzie gadał ostatni przystanek Rondo Daszyńskiego i co by nie powiedział, to zawsze tym kończy. Ostatni przystanek Rondo Daszyńskiego. No to przecież człowiek się wścieka, prawda? No, a każdy się wścieka. A jak jeszcze ktoś jest wrażliwy, przecież ludzie są wrażliwi, przewrażliwieni, na co na zachodzie zwracać uwagę, jeżeli ktoś jest wrażliwy. Tak. I ma legitymację osoby niepełnosprawnej, bo to jest, wiecie Państwo, średnia niepełnosprawność to jest dość już znaczna, bo jest lekka, to ta pierwsza nic nie znacząca, czy może trzecia, czy może od góry. No. No ten, co u nas pracuje, co nie ma jednej ręki, to ma lekką, czyli że on nie jest w sumie osobą niepełnosprawną jakąś tak bardzo i mogą go zawsze zwolnić, jeżeli go na niepełnosprawność chwycili. Widocznie firma ma jakieś korzyści, bardzo dobrze. Firma ma korzyści, wilk syty i owca cała. A tu już jest Biedronka, Państwo zobaczą. Co o Biedronce, źle czy dobrze? Też źle.